Historia muzyki polskiej. Klasycyzm 1750-1830 według Aliny Nowak-Romanowicz. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wojciech Włodarczyk, witam Państwa. Na początku XIX wieku stosunkowo najobficiej reprezentowanym gatunkiem teatralnym była komedia opera. Nazwę tę wprowadził w 1804 roku Ludwik Adam Dmuszewski, aktor, reżyser, dramatopisarz, a także dziennikarz i historyk teatru. Owa komedia opera miała spełniać ściśle określone założenia estetyczne i formalne. Po pierwsze, libretto, będące w istocie komedią, powinno spełniać warunki utworu samodzielnego, tak by mogło być wystawiane i bez muzyki. W treści poruszało ono aktualne sprawy polityczne, społeczne i obyczajowe. Po drugie zaś, muzyka, głównie w formie pieśni, miała być pisana tak, by nie przytłaczała tekstu, który odgrywał w komedio-operze rolę dominującą. W przeciwieństwie do niewyszukanej prostoty muzyki komedio-opery, jej uwertura była tworem wyższej rangi. To w niej kompozytor miał możliwość wykazywania swej twórczej inwencji. Supremacja uwertury nad resztą muzyki operowej dotyczyła zresztą nie tylko komedii opery, lecz w ogóle wszystkich gatunków operowych. Pozostawało to w związku z dużym zapotrzebowaniem na muzykę symfoniczną w rosnącym stale od XVIII wieku ruchu koncertowym.
Pierwsza skomponowana w Warszawie komedia opera Karola Kurpińskiego to Dwie chatki. Jej tekst był tłumaczeniem Dmuszewskiego z języka francuskiego. Premiera odbyła się w Warszawie 26 maja 1811 roku. Zachowane fragmenty libretta zawierają dumkę oraz śpiewy gloryfikujące przyjaźń i życie na wsi oraz dawne, dobre czasy. Z muzyki opery Dwie chatki Kurpińskiego zachowała się tylko uwertura. Uprawiana przez ówczesnych kompozytorów opera komiczna była gatunkiem o wyższej randze artystycznej niż komedia opera. Twórcy osiągali to dzięki wydatnemu wyeksponowaniu czynnika muzycznego. Wyrażało się to nie tylko w liczbie partii muzycznych, lecz i w indywidualizowaniu partii wokalnych. Starannie traktowano partie orkiestrowe oraz dążono do powiązania muzyki opery w jedną całość. W operze komicznej do wielkiego znaczenia dochodziły sceny ansamblowe, stanowiące z reguły finał każdego aktu. Składały się na nie partie solowe, które przechodziły stopniowo w duety, tercety i kwartety, do których nierzadko dołączał chór. Charakterystyczne jest, że wszystkie narodowe opery Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego, wyposażone w elementy folkloru, należą do rodzaju opery komicznej. Takimi są wymienione już opera Król Łokietek Elsnera oraz Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale Kurpińskiego. Jest ze twoją wolą żyć w nędzy z biedakiem. Smacny chleb ze solą, gdy jem go z rodakiem. Skarby bez miłości nie mają ponęty, gdzie nie ma wolności za nic diamenty. Miłość przygoliś niezbyt prędko umiera. Miło żyć w ojczyźnie, choć bieda dospiera. Kto się mocą ziemię, samą dziś nie zdradza. Złośliwej dziewczynie wszystko złem się zdawa. Nie zaś gościnie samej zęste prawa. Nie zacywaj wojny, niech cię nikt nie pyka. Albo bądź spokojny, albo i to rynku. Zyjdzie już ze staki, pozna zemstę naszą. Nie drdzą krakowiaki, chodzi wrogi z trasą. Już mnie trawi zemsta sroga, wnet wybuchnie gniew stłumiony. Niech no na nią spadnie droga, pozna kto był obrażony. Ej, ponęty, ziemio droga, mieć nie mogą owce trawi. Już mnie trawi zemsta sroga, wnet wybuchnie gniew stłumiony. Niech no na nią spadnie droga, pozna kto był obrażony.
Najbardziej narodowym dziełem Kurpińskiego z uwagi na nasycenie go folklorem jest Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale z 1816 roku do tekstu Jana Nepomucena Kamińskiego. W oczywisty sposób nawiązuje ona do cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i Górali Jana Stefaniego, ale zawiera więcej pierwiastków realistycznych. Muzyka Kurpińskiego oparta jest na melodiach nie tyle zaczerpniętych z autentycznej polskiej muzyki ludowej, co tworzonych w duchu ludowym z podkreśleniem charakterystycznych cech wiejskich. Już uwertura opery wprowadza nas w krąg muzyki ludowej. Występująca tu nuta krakowiaka we wstępie i w głównym temacie zapowiada, że akcja opery będzie się rozgrywać na ziemi krakowskiej. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Historia muzyki polskiej jest dostępna bezpłatnie w formie e-booków na stronie www.nck.pl.